Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Kacpix i witam was w trzecim odcinku z Memsensa w CS 2 na moim kanale. Pograłem sobie trochę z widzami poza filmami i jak widzicie ranking jest trochę wyższy, także mam nadzieję, że te gierki będą chociaż jakkolwiek ciekawsze. I gramy znowu na Mirażu, tak jak w pierwszym filmie, choć kurde, wszyscy mają wedle mnie ten nadmiar PD. Choć u mnie też mają ten nadmiar PD, to może jednak nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że nie gramy na bandę trzech cheaterów, bo to będzie dość przykre. Idą B, także sobie lecimy. Wyłączę jeszcze szybko FPS-y, żeby mi nie przeszkadzały. Nie chcę strzelać 5 headów, będzie to dość podejrzane. Trochę trzeba nie trafiać. Oj, niepotrzebnie piknęłem. Dobra, dwa fragi są, jest git. A, jednego zrobiłem, ktoś mi zabrał. A nie, dwa mam jednak, kurde, co ja gadam. Wow, dobra, trzy fragi. No, elegancko. Ktoś ma kałacha miał, nie? Bez kitu. Gdzie bym kupił kałacha po przegranej rundzie? Dobra, trzeba trochę się kryć bardziej. Bomba jest na B, a oni siedzą na A. Czemu oni mi nie pomogą? O co tu chodzi? Nie mam info, że czegoś w kuchni jest. No jest lipa, dobra. Nie go słyszałem chyba jak podchodzi jeszcze. Ja pierdzielę, jak mnie zgnietli. A jeżeli kogoś interesują wyniki giveawaya z przedostatniego filmu, to wyniki są na samym końcu filmu, także oglądajcie do końca. I to jest ten lepszy poziom rozgrywki, który mówiłem, że będzie, tak? O kurde, Kreto to jest Polak i piszą, żeby go reportować, a oni piszą, żeby mnie reportować. Czy chyba się coś dzieje niedobrego? To tak jak mówiłem, że będą cheatować, nie? I to może być takie legit cheating, że oni sobie w trójeczkę grają. Ale to są właśnie minusy grania solo, że możecie trafić na bandę cheaterów, a u was teamie nikt nie cheatuje. Także zapraszam was na mojego Discorda, ależ płynne przejścia, sam jestem z niego dumny. Na moim Discordzie macie kanał właśnie kody CS2 i tam można sobie szukać kogoś do gry. Ja właśnie czasami też pinguję na przykład wszystkich z rolą CS2 i wtedy można sobie ze mną pyknąć taką gierkę, także zapraszam. Jest tam też resell, także jeżeli byście chcieli kupić takiego cheata, na którym gram na przykład, albo jakiegokolwiek innego, to zapraszam. Link jest w opisie. Myślę, że dopóki ja tutaj nie walnę 5 fragów, to będzie ciężko w tej gierce. No i padam, kurde no. Ten aimbot jest strasznie mocny. A konfig, na którym gram, to jest ten sam, co na poprzednim filmie, także też link do niego zostawiam oczywiście w opisie, bo nie jest to mój konfig, jest on po prostu z forum. No co, rushować kurde z P90 i zrobić 2-3 fragi? Czy jak tu grać? No nie wiem, chciałbym wygrać, nie? Od ostatniego filmu grałem tylko z wami na Discordzie, to nie mamy wszystkie winy, także będzie pierwsza porażka na koncie, no bo gram niestety solo. Ale odwaliłem, ja pierdzielę. Znaczy ogólnie to zagranie, które zrobiłem teraz, nie uważam, żeby było jakieś super legit, bo wiecie, biegłem ogólnie na nożu, nie? I wiecie, ktoś mógł jeszcze być na rampie, nie? A ja widziałem na wallhacku, że jest czysto, sobie pobiegłem po kołacha. Także tak uważam w sumie, że to nie było takie mega czyste. Ale oduczyłem się trochę grać legit. No kurde, patrząc na to, co się w tym CS-ie dzieje, to moje te umiejętności zanikły, nie? Po co grać legit, jak nie ma Overwatcha? WAG nie działa. No nie wiem, ogólnie dzisiaj oglądałem swój pierwszy film z CS-a dwójki i tam powiedziałem takie ciekawe słowa. Może wam w sumie teraz je puszczę tutaj. Ale wy to widzicie, no przecież to jest coś pięknego. Miało być lepszy anti-cheat w ogóle, miało nie być cheateru, przecież WAG live, były ogłoszenia, tak dalej. Czasem gram premier moda z ludźmi, którzy mają jakieś normalnie fajne konta z spinami i widzę ich przez całą mapę, no to jest dla mnie po prostu hit. Valve na pewno mogło coś zrobić z tym, a oni po prostu lecą na kasę i wiedzą, że z tego cheatowania są pieniądze. Pewnie później wleci jakaś fala waków i po prostu będą się chwalić, że o, cheaterzy zbanowani. Będzie tak jak w CSGO po prostu, albo jeszcze gorzej nawet. Także no, widzicie jak jest, chyba miałem kurde rację, co? Tak jeszcze dopowiem tylko w montażu, miejmy nadzieję, że z tą falą waków to akurat nie będę miał racji. Kurde, musiał podskoczyć, nie? No a jak zobaczyłem ostatnio, co mi pokazał jeden z moich właśnie widzów, co potrafi cheat za 30 euro, czyli Neverloot, że sobie latacie po prostu po całej mapie i walicie noscope'y za WP i to wszystko wchodzi, albo zabijacie 5 osób w pół sekundy jednym strzałem, czy tam 5 strzałami po prostu wystrzelonymi w jedną sekundę. Come on.
To mnie to ogólnie przeraża, nie? No i niestety chyba moje słowa się sprawdziły, że będzie gorzej niż w CS GO. Ale co można z tym zrobić? No ja sobie prywatnie też gram po prostu Face City, gdzie tam jest chyba najlepszy anti-cheat w ogóle, jaki jest, kurde, w grach komputerowych. No i tam jakoś da się pograć, nie? Na czysto. Zagramy sobie sneaky. Pyk. A, bo ja sam jestem w ogóle. Ja pierdzielę, no. A jak choć trochę ogarniacie gierkę, movement i te sprawy i chcecie się fajnie pobawić za bupy, to polecam sobie wejść w aim assista i zmienić sobie tutaj z triggera na pro spread, z legit na pro spread i sobie ustawić po prostu cały czas, żeby był włączony, nie? Always on. Tutaj macie u mnie w konfigu akurat to ten napisane, czyli że jest włączony, nie? I to wam pozwala ogólnie na strzelanie jakichś fajnych, kosmicznych strzałów po prostu, bo to jest jakby no recoil. Patrzcie, włączymy sobie szybko hitbox na samą głowę i patrzcie, to spróbuję wam coś pokazać fajnego. W locie jakiś strzał, pyk. Dobra, oni to widzieli. Z mojego teamu chłopy to widzieli, teraz będzie ciężko. Tak właśnie działa prospread. Jego nie można tak samo na AWP-ie zrobić. Także polecam, muszę to wyłączyć teraz. Ej, tu jest wszystko git, zobacz, to tylko na scouta się zrobiło. Ale dla bezpieczeństwa po prostu przeładuję config jeszcze. O. I to ze mnie się śmieją, czy nie wiem, ktoś to ogólnie widział, bo w prawym górnym rogu mam spectator lista. Więc ktoś to ogólnie widział, jak walnąłem ten strzał. Ale mówię, zróbcie sobie tak na AWP-ie. Tak samo można normalnie w locie walić same noscope'y, nie? O, Dex z HVH-ami piszą. Ciekawe. Napiszę im znak zapytania. To teraz w sumie czas na zabawę, która była też na poprzednim filmie, czyli kluczyki do Memsense'a na 3 dni. Jak ktoś wie, o co chodzi, to się może przygotować, a ja tak przypomnę dla osób, które mogą nie wiedzieć, że za chwilę na ekranie pojawią się klucze na 3 dni subskrypcji za darmo. Po prostu pierwsza osoba, która sobie go przepisze, dostanie taką subskrypcję na 3 dni. Oczywiście jest to tylko dla osób z premiery, bo raczej jak oglądacie ten film po premierze, no to już będą te kody zużyte. Także link do aktywacji tych kodów jest w opisie i łapcie teraz pierwszy kluczyk. Proszę bardzo, jest na ekranie. Ja w tym czasie zabijam gościa z bombą, a wy sobie przepisujcie kluczyk. Pochwalcie się na premierze, kto go zgarnął. A jeszcze a propos prospreada, to ogólnie działa on na każdą broń. Także jak dobrze sobie ustawicie hitboxy, na przykład z kałacha tylko na głowę, to też możecie walić same tapy w locie z kałacha, nie? Także ta funkcja jest ogólnie cudowna i można nią się fajnie pobawić. Jakieś fajne klipy ogólnie ustrzelić. No coś tam piszą, że niby enemy mają wallhacka, nie? Ja zaraz ogarnę ich kontakt, to są Polacy, bo jest szansa, że nawet oni mnie rozpoznali na przykład. Bo ja niku w sumie nie zmieniam od kilku filmów, ani konta. I może nawet na Memsense latają. Ja zaraz ogarnę, czy wszyscy to Polacy, bo jeden na pewno. Ja no nie mam co iść, jestem znowu sam na 4. Jest ostatnia runda, no i czy muszę iść? Trochę czułem się przebotytowany, bo patrzyłem, widziałem cień tego z daleka, widziałem chyba tego z lewej też i nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Podejrzewam, że ten gość też cheatuje, bo ogarnąłem sobie jego profil na Steamie i raczej jest to kupione konto. Jak wiecie, niby mógłbym odpalić Rage'a i ich rozwalić, ale szkoda mi strasznie konta, bo ja mam tutaj ogólnie do niego pierwszego maila. Sprawda, no nie jest jakiś wybity, ma tylko kupione dużo pochwał i to co prawda nawet nie ja te pochwały nabijałem. Niby może nie jest jakiś cenny, ale jakoś tak po prostu je lubię już i... Chociaż anti-cheata nie ma w tej grze, wiadomo, mógłbym odpalić raid, żeby się nic nie stało, ale dostałbym 10 reportów. Jeszcze może by mnie kiknęli z gierki i tyle by było, nie? Patrz jak on wie, no co jest grane? No nie wiem, czy oni są czyści, nie? Mam podejrzenie. Nie będę ich zgłaszał, bo nie zależy mi na tym, ale... Choć w sumie co, nie będę ich zgłaszał, oni pewnie też mnie zreportowali. O, choć tam ma nawet fajne piny. Oj, ten ma bardzo fajne piny. O, napisał, że cheatuje ziomek. No co, lecimy kurde Rage'a? Już mogę tak póki co im tylko pokazać, nie? Albo temu cheaterowi mogę chociaż tak, takie tuby walić, żeby mu się odechciało. Dobra, lecimy na B, tu jest czyściutko. Land na skana zrobimy i pójdziemy sobie do apartu. Ostatni idzie shorta chyba. Dobra, git. Więc dobra, jak mam potwierdzenie od ziomka z enemy, że ten typek cheatuje, to nie wiem, czy nie trochę nie utrzeć im nosa, wiecie? Kurde, w sumie co szkodzi? Wy mnie oglądacie, chcę jakiś content zrobić, w sumie chyba tak będzie, wiecie? Nie wiecie, niby mógłbym odpalić Rage'a i ich rozwalić, ale szkoda mi strasznie konta, bo ja mam tutaj ogólnie do niego pierwszego maila. A co, zaczęliśmy wygrywać, kurde, co się dzieje w tym meczu? Ja się nastawiłem teraz już, kurde, pod wygranie. I coś tu będziemy zaraz kombinować.
O, ten też mu ładnie strzeli teraz w sumie. 4-11 ziomek, a nagle taką tubę sprzedał Zetkauta. Coś tu jest dziwnego w tym CS. Ja wiem, że ja mam takie nastawienie, że wiecie, wszyscy cheatują, no ale wydaje mi się, że w obecnych czasach to jest chyba normalne, nie? Że naprawdę lepiej sobie odpalić po prostu Faceita i sobie pograć, niż grać te premiery, nie? Co prawda, ja grałem niedawno na mainie tylko po to, żeby tą skrzynkę nową dropnąć i na szczęście mi się udało, także plus 15 zł. A gdyby nie ta nowa skrzynka, to nie wiem, czy by ktokolwiek w ogóle MMy grał, nie? No i chwilę, gościu ze Scouta zaczął coś strzelać, widzę. Dobra, lecimy, słuchajcie, już troszeczkę się odpalimy teraz pod content. Na razie, ziomek. Tutaj trigger, bo też wrócił do gry. Widziałem gościa w pałacu. Patrzę tylko po lewej stronie, to te, nie? Trigger, bocik, pyk. Dobra. Kurde, teraz chwila prawdy. Dobra, udało mu się, najsi. Dobra, lecimy pałacyk na triggerze, sobie coś ustrzelimy. To jest chyba cheater? A, oczywiście. Na razie, stary. O, trigger mi zmisował. Niezły memcens, nie? Ktoś mi tam plecy idzie. Dobra, tego kasujemy. A, już lecimy semi! No to było powiedzieć, stary! Patrzcie, co on robi. Pa, przez ścianę strzela już. Uuu, no kolego! To było powiedzieć od razu, a ja tu się kurde pierniczę. Dobra, ciśniemy, słuchajcie, teraz to już pełna moc, nie? Co on robi? Nie, stary, proszę. Patrz, on misuje, co się w ogóle dzieje tu? To jest jakaś patologia, dobra, kasujemy go. Mam jakiś rage config, czy na legicie próbujemy? Nie, no na rage'u normalnie ciśniemy. Nawet nie wiem skąd mam ten config, ale spróbujemy go użyć. Teraz to pokażemy im. Dobra, nie strzeliło mi, nie wiem czy coś tu jest w tym configu nie tak, ale nie strzeliło mi wziomka. Kurde, szybko trzeba ogarnąć, o co chodzi z tym konfigiem. Chyba kurde działa, dobra, lecimy, słuchajcie. No nie lecimy, czemu ten konfig nie strzela? Potrzebuję konfig do rage'a. Dobra, mam jakiś kod forum, słuchajcie. Mam nadzieję, że to strzela, powiedzcie, że to strzela. Strzela, dobra. Twitter leży. Słuchajcie, mam ostatnią próbę, żeby się wykazać, grając na nie swoim konfigu, nie będąc w ogóle na to przygotowanym. Czyli patrzcie, gość od początku w ogóle gierki cheatował i my się oboje kryliśmy, ale no, pękła żyłka, nie? Dobra, teraz coś próbuję na pełnym. Dobra, ten strzela konfig, już to widzę, dobra. Jest git. Ale ładne są wizuale w ogóle, ty. To jest jakiś pierwszy, lepszy z forum. Trochę poszukałem. Ej, granat jest niebieski, kurde, nie wiedziałem, że takie rzeczy są w tym sensie, ja pierdzielę. Ej, patrzcie, siedzi tam łebek, nie? Nie piknę go. Dobra, na B trzeba iść. Patrzcie, tu jest wariat. No patrz, on będzie mnie, kurde, śledził, nie? Dobra, jest... Nie, no ja jestem w gorszej pozycji. No nie tego strzeliło co trzeba, dobra, GG, no nie dałem rady, ale mówię, no brak konfigu, nie? Brak konfigu i trochę umiejętności, bo dawno mówię, nie grałem HVH, właściwie w CS 2 jeszcze nigdy, nie? Także co, niestety przyjmuję porażkę na klatę, memsens w HVH, nie dał rady. Także dziękuję za uwagę, teraz łapcie wyniki konkursu na skina, który był 2 odcinki temu. Dobra, także wyniki giveawaya z przedostatniego filmu. Ja już tutaj siedzę sobie z widzami na Discordzie, także mam nadzieję, że później się ładnie przywitają. Także kopiujemy link do filmu, klejamy go na tą stronkę. Tutaj możemy chyba to zaznaczyć. Dobra, i to będzie tyle. Kapcza to jest 10, także bierzemy komentarze. Są 162 komentarze, to jest w ogóle bardzo dużo, także dziękuję każdemu, kto zostawił. No i co? I chwila prawdy, także wszyscy, co są na kanale, trzymajcie teraz kciuki. Mam nadzieję, że ktoś z was wygra. I lecimy. I wygrywa... O kurde, mój moderator, no nie wytrzymam, przez to będzie tak powiedzmy, że ustawione. No nie, no to jest niemożliwe. Wygra mój moderator z Discorda, no nie wytrzymam, nie? 100% ustawka, no to nie jest możliwe. No nie jest to możliwe, nie? Ja pierdzielę, no dobra, no to ja się z tobą skontaktuję. A czy jesteś na kanale w ogóle, czy nie? Nie ma go. Dobra, to się z nim skontaktuję, nie będzie to ciężkie. Wiem, kim on jest, także gratuluję. Zostawił komentarz z serduszkami. Zobaczcie, co się dzieje na tym, co się dzieje na Discordzie. Wszyscy piszą, że ustawione, także to normalne. I w ogóle zobaczcie jeszcze osób. Zamknę może czat, żebym nie musiał później tego cenzurować. Także pozdro dla wszystkich, co tu siedzą. I co, ja może odpalę po prostu kanał na chwilę. I róbcie z tym, co chcecie. W sensie, możecie się odezwać zaraz, nie? Najwyżej tego po prostu nie wstawię. Halo, Ciano! O, siema, siema. Pozdro. Siema! Ustawione na 100%. Ustawione. Szczerze, dla mnie to jest niemożliwe, że akurat ze wszystkich... Nie za ustawka. Ze 160 osób, że ten... Żeby grał moc, nie? Dobra, to pozdrówcie wszyscy YouTube'a i się żegnamy ładnie teraz. Nie pozdrawiam, oszust. Pozdro YouTube'a. Pozdrawiam, oszust. Nie pozdrawiam, oszust. 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 Oszust.